Cześć kochani, dzisiejszy odcinek miał mieć zupełnie inny wydźwięk i być w kompletnie innym tonie, ale sytuacja jest jaka jest. Myślę, że wszyscy musimy się w tym jakoś odnaleźć i każdy robi to na swój własny sposób i myślę, że sami po sobie zauważacie odczucia, myśli i emocje, które nigdy wcześniej w życiu nie przyszłyby wam do głowy. No i trzeba to po prostu jakoś zaakceptować i trzeba sobie z tym poradzić. Myślę, że akceptacja to jest tutaj słowo klucz, bo nie ma co z tym walczyć, nie mamy na to żadnego wpływu, a myślę, że można się nabawić sporej traumy, jeżeli jakoś tak człowiek się zagłębi w ten świat czarnych myśli i jakichś tam katastroficznych wizji. Natomiast to jest też normalne i musimy sobie dać do tego prawo i nigdy nie byliśmy w takiej sytuacji, więc wszystko jest nowe i wszystko jest zupełnie normalne i też nie ma się co z tego powodu biczować. Ważne po prostu, żeby w tym jakoś tak, wiecie, nie utonąć, nie ugrzęznąć na dłużej. U mnie, tak jak pewnie już słyszeliście, nie ma jakichś takich, przynajmniej nie było do wczoraj, jakichś bardzo drastycznych kroków podjętych przez władze kraju. Dopiero to się wszystko zaczyna. Dlatego bardzo was proszę, naprawdę dbajcie o siebie, uważajcie na siebie. Nie wychodźcie z domu w miarę możliwości. Bardzo mnie buduje, kiedy widzę, że w Polsce jest tak dużo przykładów tego, jak ludzie się jednoczą i sobie nawzajem pomagają. Na przykład to, że firmy odzieżowe szyją maseczki albo restauracje oddają jedzenie albo gotują jedzenie. Co dla nich musi być szczególnie trudne, bo sami tak naprawdę stracili jakieś tam źródło zarobku. No ale dobrze, wystarczy już tego tematu. Wiem, że pewnie każdy z was ma już dość, jest wszędzie maglowany. Dzisiejszy odcinek miał być opublikowany 13 marca, miał być odcinkiem urodzinowym. Nie udało mi się dlatego, że no, tak jak mówię, niestety nie mam... Póki co nie mam kwarantanny, nie muszę siedzieć w domu, poza oczywiście jakimiś tam godzinami pracy. Gdyby się tak zdarzyło, że faktycznie będę pracować z domu, no to wtedy podłączam się do akcji, zostańcie w domu, a ja będę wam nagrywać odcinki, bo myślę, że to jest mega fajny pomysł. Natomiast na chwilę obecną, no jakby też profil mojej pracy jest taki, bo ja pracuję też w branży farmaceutycznej, więc na chwilę obecną no to dla nas to jest po prostu no, kosmos, to co się dzieje. Nie widziałam jeszcze nigdy czegoś takiego. No i po prostu byłam tak zmęczona, że jakby nie byłam w stanie tego zrobić. Dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie. Jeszcze tylko jedna taka kwestia, zanim zaczniemy. Czy chcielibyście, czy widzicie potrzebę skupienia społeczności true crime i psychologii kryminalnej? Mam oczywiście na myśli jakąś grupę dyskusyjną. Wiem, że takie grupy już są, ale widzę, że nadal powstają, co znaczy, że potrzeba pewnie jest. Dajcie mi znać, bo ja bardzo chętnie bym z wami podyskutowała w takim może bardziej kameralnym gronie. Może też będzie to okazja do tego, żeby się jednak bliżej poznać, bo w komentarzach na YouTubie nie ma takiej możliwości. Już nie wspominając o innych serwisach podcastowych, gdzie to jest po prostu fizycznie niemożliwe. Dobrze, przechodzimy do dzisiejszego tematu. Jak wiecie, pod ostatnim nagraniem ogłosiłam konkurs. Mieliście szansę zaproponować swoje tematy i obiecałam, że temat z największą ilością łapek w górę zrealizuję. Wygrał temat zaproponowany przez Monikę, która chciałabym opowiedziała o zaginięciach w parkach narodowych. Bardzo chcę podziękować Monice, bo dzięki jej wygranej zasiliło się konto Fundacji Onkologicznej Alivia, której działalność jest też bliska mojemu sercu. Dlatego bardzo ci, Monika, dziękuję. Czemu Monika wybrała ten właśnie temat i co lubi w tematyce true crime? O tym opowie wam ona sama. Cześć, mam na imię Monika. Bardzo się cieszę z wygranej w konkursie. Tematyką true crime interesuje się niemal od zawsze. Na początku wypożyczałam książki dla młodzieży w tej tematyce w bibliotece szkolnej. Głównie to były thrillery, kryminały. Bardzo lubiłam je czytać. Był też program 997 i inne podobne programy lub horrory oglądane po ciemku, gdy nikt nie widział.
Bardzo interesują mnie motywy psychologiczne, przyczyny zjawisk kryminalnych i na przykład to, dlaczego ktoś zabił. Lubię rozmyślać, co mogło się stać w przypadku zaginięć. Przeraża mnie to, że bez śladu znika tyle ludzi i nawet po wielu latach nie wiemy, co się stało. Te sprawy często bardzo długo siedzą w mojej głowie. Właśnie dlatego jako propozycję w konkursie wybrałam tematykę zaginięć w parkach narodowych. To bardzo intrygujące zjawisko i myślę, że można wiele o tym opowiedzieć. Nie ma zbyt wielu polskich opracowań, a na polskim YouTubie już w ogóle. Dlatego bardzo chętnie posłuchałabym o tym w Twoim wykonaniu. Jeszcze raz bardzo się cieszę z wygranej i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję jeszcze raz, Monika, że chciałaś przygotować to nagranie i podzielić się z nami kawałkiem siebie. Bardzo spodobał mi się temat, który Monika podsunęła, ale też od razu wiedziałam, że będzie strasznie wymagający i że pewnie nie starczyłoby życia w ogóle kilku osób, żeby opowiedzieć o wszystkich takich sprawach. Głowiłam się, co tu zrobić, no i postanowiłam odezwać się do Moniki z prośbą o jakieś sugestie, bo założyłam, że proponując ten temat, na pewno miała w głowie jakieś konkretne sprawy. No i się nie pomyliłam. Dostałam w odpowiedzi kilka spraw, które szczególnie Monikę zainteresowały. I w ten sposób narodził się format dzisiejszego odcinka, bo opowiem o dwóch różnych sprawach, które będą miały wspólny mianownik. A tym mianownikiem będzie to samo tło, czyli miejsce rozgrywania się wydarzeń, o których za chwilę posłuchacie. Zapraszam Was dzisiaj na wspólną wyprawę do Parku Narodowego Jeziora Kraterowego. Stan Virginia, rok 1974. 19-letni Charles McCullough, którego nazywano Chuckiem, był młodym, aspirującym fotografem i ponoć jak na tamte czasy jego prace były naprawdę bardzo dobre. Myślę, że byłyby bardzo dobre i na te czasy, szczególnie biorąc pod uwagę, że co jakiś czas obserwujemy boom na rzeczy retro i odkopuje się, czy to trendy modowe, czy kulturowe właśnie. Charles postanawia przenieść swoją twórczość na wyższy poziom. A co może być lepszym zastrzykiem inspiracji dla artysty niż podróż? Dlatego opuszcza swój rodzinny dom, swojego vana, Volkswagena, którego bardzo lubił, i udaje się na wyprawę do stanu Oregon, który jest położony zupełnie po drugiej stronie kraju. Dzisiaj to może się wydawać trochę niespotykane, że ktoś zostawia auto, szczególnie gdy je posiada i udaje się w tak daleką podróż autostopem. Ale pamiętajmy, że to były jednak nieco inne czasy. W planach Chucka było odwiedzenie wielu parków narodowych, ale gdzieś trzeba przecież zacząć. I za pierwszy cel obrał sobie właśnie stan Oregon, a konkretnie miasto Eugene, gdzie planował zatrzymać się u przyjaciela. Tak obstawiam, że to mógł być jeden z głównych, jeśli nie główny powód wyboru tego miejsca. Jednak kiedy jedzie się samemu po raz pierwszy na drugi koniec kraju, to dobrze jest mieć znajomą twarz, przynajmniej na początku. A umówmy się, że podróż z jednego krańca Stanów na drugi to nie jest podróż z Gdańska do Krakowa, tylko bardziej jak, nie wiem, podróż z Londynu do Moskwy. Tak tylko wtrącę, że w grudniu ubiegłego roku byłam po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, co było moim marzeniem od dziecka. I słuchajcie, wypożyczyliśmy samochód i zjechaliśmy tak może niecałe pół stanu, w którym byliśmy, po długości. Ja miałam wrażenie, jakbym zjechała pół świata, także to są naprawdę ogromne odległości i przejazd z jednego końca kraju na drugi w USA to jest coś, czego niektórzy ludzie pewnie nie doświadczają nawet w ciągu całego swojego życia, mówię oczywiście o mieszkańcach. Tak więc Charles podróżuje na stopa lub tam, gdzie nie jest to możliwe, autobusami. W styczniu 1975 roku dociera do miasta Eugene w stanie Oregon, zatrzymuje się u przyjaciela w okolicy i spędza tam kilka dni przed ruszeniem dalej do Parku Narodowego
Crater Lake, czyli właśnie parku jeziora kraterowego. Co ciekawe, mówi swojemu przyjacielowi, czy swoim przyjaciołom, bo nie wiem, czy tam było ich więcej, że jeśli nie wróci do 1 lutego, to on bardzo prosi o zgłoszenie jego zaginięcia. Jest to taka dość niecodzienna prośba, ale wiecie, być może jakoś się przygotowywał do tej podróży i gdzieś przeczytał, że warto po prostu komuś dać znać, gdzie się jest, za ile się powinno wrócić, szczególnie jeśli wychodzi się no, trochę w dzicz. I szczególnie w czasach, gdy nie można włączyć Find My iPhone i, czy jakichś innych usług lokalizacyjnych. To by zresztą pasowało do jego charakteru, bo od kiedy wyjechał z domu, Charles bardzo dbał o to, by jego rodzice wiedzieli, gdzie jest i co robi. Zdawał sobie sprawę, że po prostu się o niego martwią i ze swojej strony chciał zrobić wszystko, by im tę rozłąkę ułatwić. Z domu przyjaciela Charles wyrusza do Parku Narodowego Crater Lake, gdzie ma w planach przebywać 2 dni, następnie wrócić do swojego przyjaciela, a potem ruszyć dalej w inne rejony, by zebrać kolejne materiały zdjęciowe. Centralny punkt tego Parku Narodowego stanowi właśnie Jezioro Kraterowe. Taka jest jego oficjalna polska nazwa i tak też nazywa się park. Jest to rzeczywiście Park Narodowy Jeziora Kraterowego. Jest to też, jak sama nazwa wskazuje, jezioro wulkaniczne, występujące w kraterze wygasłego wulkanu. Jezioro to powstało 7700 lat temu w wyniku erupcji, a następnie zapadnięcia się części wierzchołka wulkanu o nazwie Mount Mazama. Co ciekawe, jest to najgłębsze jezioro w całych Stanach Zjednoczonych i jedno z najgłębszych jezior na świecie, bo plasuje się dokładnie na miejscu 9. Trzeba przyznać, że widoki są po prostu nieziemskie, naprawdę zapierające dech w piersiach, dlatego wcale się nie dziwię, że Charles wybrał właśnie to miejsce. Dla fotografa musi to być prawdziwy raj. Z tego co jednak wiadomo, Charles nie udał się od razu bezpośrednio tam. 45 minut jazdy samochodem od jeziora kraterowego znajduje się Diamond Lake, czyli jezioro diamentowe. I kilka osób twierdziło, że widziało Charlesa w jego okolicach. Jeśli chodzi o dystans pomiędzy jednym a drugim jeziorem, to były to jakieś 32 km, czyli dość sporo. Ale z drugiej strony dla kogoś, kto właśnie przejechał cały kraj autostopem, to taka odległość jest pewnie niczym. Wiemy też, jak się dostał z punktu A do punktu B, bo jeden z pracowników parku, a dokładniej pewien Drwal, zeznał potem, że 30 stycznia podrzucił Charlesa z Jeziora Diamentowego w okolice wejścia do parku Jeziora Kraterowego. Na miejscu Charles miał ponoć udać się na pieszą wędrówkę drogą okalającą jezioro, czyli takim po prostu głównym szlakiem, co mogło być dość trudne, ponieważ od 2 tygodni przed jego pojawieniem się tam w wiadomościach pogodowych podawano informacje o około 150-centymetrowej warstwie świeżego śniegu. Te okolice upodobało sobie także wielu narciarzy, którzy mówili, że śnieg był tak miękki, że nie dało się w ogóle jeździć i po prostu wpadało się w niego po pas. To miał być też zresztą powód, dla którego osoba, która go podrzuciła, jakby nie podwiozła go dalej, bo po prostu nie było takiej fizycznej możliwości. Nie wiadomo niestety, czy w związku z tym Charles zmienił trasę swojego przejścia. Podobno miał doświadczenie i w wędrówkach, i w obozowaniu, i nawet w jeździe na nartach. Zabrał też ze sobą jakieś tam zapasy. Pytanie brzmi, czy było to wystarczające, bo jednak pogoda sprawiała problemy nawet najbardziej doświadczonym bywalcom tych okolic. Mija kilka dni, mamy 1 lutego i chłopak, jak już się pewnie domyślacie, nie wraca do domu swojego przyjaciela. W związku z czym wszystkie jednostki w mieście Eugene zostają powiadomione o jego zaginięciu. Można powiedzieć w pewnym sensie, że szczęście w nieszczęściu, że powiedział koledze, żeby zgłosił jego zaginięcie, gdyby się nie znalazł. Policja rozwiesza na przystankach autobusowych plakaty, mając nadzieję, że chłopak po prostu szybko się znajdzie.
Służby początkowo przyjmują taki punkt widzenia, że chłopak po prostu zmienił trasę swojej wędrówki i nikt mu o tym nie powiedział. Niestety dni mijały, a żadnych śladów czy wątków, które mogłyby przybliżyć do rozwiązania tej zagadki, nie było. Po tym, gdy wieść o zaginięciu dotarła do rodziców, a stało się to 10 lutego dopiero, ojciec Charlesa natychmiast rzucił wszystko, poleciał na miejsce i robił co mógł, żeby znaleźć syna. Spędził w zasadzie całe lato na terenie parku, rozbijając obozy w różnych jego częściach, mając nadzieję, że uda mu się znaleźć cokolwiek, co pomogłoby w ustaleniu miejsca pobytu chłopaka, ale również bezskutecznie. W marcu 1976 roku do niejakiego senatora Scotta przyszedł list od kogoś rzekomo z bliskiego towarzystwa Charlesa. Wydźwięk listu był dość negatywny i wymierzał palec w FBI, które według autora listu okazało się kompletnie niepomocne. Wytykał on też FBI to, że rzekomo biuro nie angażuje się w sprawy osób zaginionych, a tymczasem właśnie zaangażowało się w sprawę niejakiego Jamesa Hoffy. Według autora, który twierdzi, że zapoznał się ze wszystkimi aktami, mapami okolicy itd., Charles padł ofiarą nie paskudnej pogody, a raczej paskudnego przestępstwa. Senator odpisał dość krótko, informując, że rzeczywiście FBI nie miesza się w takie sprawy, chyba że są dowody wskazujące na możliwość porwania osoby zaginionej. Czy odwołał się do drugiej części tego listu, niestety nie wiem, bo nie udało mi się nic znaleźć na ten temat. Poszukiwania trwały wiele miesięcy, zarówno na lądzie, jak i w powietrzu. Czy w wodzie, tego nie wiem, ale może w tak głębokim jeziorze nie ma w ogóle sensu szukać. W każdym razie policja stwierdziła, że skoro nigdzie ani widu, ani słychu chłopaka, to z pewnością zmienił plany i po prostu wcześniej postanowił zmienić lokalizację. Natomiast wszyscy mówili, że to po prostu odpada, bo do czasu zaginięcia regularnie kontaktował się z rodziną, wszyscy wiedzieli, gdzie jest. Nikomu nie wspominał nawet o jakichś rozważaniach zmiany swoich planów, a tu nagle po prostu cisza. Tak więc nie dzieje się kompletnie nic przez grubo ponad półtora roku. Aż do 13 października 1976 roku, czyli dokładnie 21 miesięcy po zaginięciu, wtedy to dwójka turystów z Teksasu również wybrała się na wędrówki po parku i w pewnym momencie trochę się zgubili i źle skręcili. Zboczyli zupełnie z trasy i wylądowali w bardzo odległych częściach parku, gdzieś na moczarach. Ich oczom ukazał się niewielki, odludny kanion. Znajdują tam stary i bardzo zniszczony plecak. Oczywiście postanawiają powiadomić rangersów, czyli tych ichnych strażników. Natomiast, żeby było im łatwiej dotrzeć we wskazane miejsce, bo tak jak wspominałam, było to dość takie poważne odludzie, znaczą to miejsce jakimś kawałkiem materiału bodajże, czymś charakterystycznym i opis przekazują strażnikom. Dzień później wskazany obszar zostaje przeszukany i dochodzi do odkrycia zwłok, a raczej szczątków, porozrzucanych wokół okolicznego strumienia, niemal 20 km od głównego szlaku. I są to szczątki poszukiwanego od miesięcy Charlesa. W plecaku, który znaleziono, znajdują się kluczyki od samochodu, jak się później okaże, były to kluczyki od Volkswagena, tego, którego Chuck zostawił w rodzinnym domu. W związku z zastanym stanem rzeczy powiadomione zostaje FBI i to oni mają za zadanie dokończyć śledztwo. Na tym etapie już mogli się włączyć, a wręcz musieli. No i tutaj właśnie rozpoczyna się najdziwniejsza część tej opowieści, bo to, co znaleziono, było tak dziwne i po prostu nie poddające się jakiemuś logicznemu rozumowaniu, bo spodnie Charlesa, miał na sobie dżinsy, były rozpięte, a w szlufkach znajdował się pasek również rozpięty. Z nogawek wystawały odłamane kawałki kości piszczelowych. W skarpetach znajdowały się, jak nie trudno się domyślić, kości stóp. Kilkaset metrów dalej znaleziono fragmenty czaszki,
dokładnie z górnej części. Angielska nazwa to tak jakby korona, tak crown skull, więc domyślam się, że chodzi po prostu o górne partie. No i tyle. Reszta szkieletu jakby się po prostu rozpłynęła w powietrzu. Nie było jej. Brak śladów po koszuli, po kurtce, po butach, sprzęcie fotograficznym i pieniądzach. Na pniu leżała po prostu para spodni z kilkoma kośćmi. Znaleziono też gumkę z bielizny, natomiast była bardzo zniszczona, zaś spodnie i skarpety były o dziwo prawie nietknięte. Wyglądało to trochę tak, jak gdyby te rzeczy zostały podłożone albo zatrzymały się w czasie. Szczególnie ten właśnie brak butów zdziwił strażników, bo mówili, że jeśli już zdarza im się znaleźć zwłoki, to buty są po prostu zawsze, bo nie ma możliwości się bez nich przemieszczać po takich terenach. Raczej nie interesują się nimi zwierzęta i są w stanie przetrwać długi, długi czas. 18 października FBI i policja dostarczyli szczątki koronerowi, aby mógł je zbadać i spróbować ustalić przyczynę śmierci. To, co udało się ustalić na pewno, to to, że nic nie wskazywało na tępy uraz głowy i finalnie uznano, że Charles zmarł śmiercią naturalną. W dniu, w którym zniknął, śniegu było tyle, że nawet odśnieżarki czy skutery śnieżne nie miałyby szansy przejechać, a co dopiero człowiek, który nie miał ani jakichś specjalnych butów na takie warunki, ani nart. Pojawiła się teoria, że może on po prostu poszedł śladami jakiegoś pojazdu, który ten świeży śnieg odgarnął. Natomiast w tym parku maszyny mają zakaz wjazdu na tereny oddalone od głównych szlaków. A poza tym, no już się powtarzam, ale rzeczywiście śniegu było tyle, że nawet odśnieżarka, tak mówią ci, którzy się na tym znają, nie byłaby w stanie pokonać takiego dystansu w takich warunkach pogodowych. A śnieg nie był jakby jedynym aspektem tych warunków, bo w tamtym czasie wiały też jakieś silne wiatry, chyba nawet jakieś burze tam były. Ale jeśli jesteśmy przy pogodzie, to od razu, nie wiem jak wam, ale mi tak, przychodzi na myśl śmierć spowodowana wyziębieniem organizmu, czyli takie po prostu zamarznięcie. Podobno, kiedy dochodzi do hipotermii, często ma miejsce takie zjawisko, które nazywa się paradoksalnym rozbieraniem się. Czyli człowiek już dochodzi do takiego stopnia wyziębienia, że nagle zaczyna mu się wydawać, że jest gorąco i ściąga z siebie warstwy tego, co nosi, już nie do końca rozumiejąc, że no, pędza się po prostu do grobu. To by miało jednak tłumaczyć obecność w tym miejscu jednych ubrań, a brak drugich. Z jednej strony fakt, że były tam tylko pozostałości jego stóp, nie jest aż tak zaskakujący, jeśli wziąć pod uwagę, że w tak dzikim obszarze z pewnością są głodne zwierzęta, którym trudno znaleźć pożywienie, szczególnie zimą. Dlatego zwłoki z pewnością po prostu by je tam przyciągnęły. Z drugiej zaś, tak jak wcześniej wspominałam, no nie ma choćby tych butów, tak? On by bez tych butów raczej daleko nie uszedł, a zwierzęta się takimi fantami po prostu nie interesują. No i oczywiście pojawia się wiele pytań, podejrzewam, że wam już na tym etapie też. Na przykład to, jak udało mu się przebyć 12 mil z jego pierwotnej lokalizacji przy tak srogich opadach śniegu. Jak już mówiłam, no nie było takiej możliwości bez nart czy specjalnych butów na śnieg. Wiele osób uważało, że no nawet skuter śnieżny nie dałby sobie rady, a co dopiero człowiek. Jezu, chyba już 3 razy to powtórzyłam, ale no to niech to będzie po prostu dowodem na to, jak dalekie od rzeczywistości i od możliwości to było. Od czasu tych wydarzeń minęło 45 lat i nie wiadomo zbyt wiele. Nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi. Niestety rodzinie Charlesa to wszystko nie daje spokoju po dziś dzień, czemu trudno się oczywiście dziwić. W 2016 roku brat Charlesa, Steven, napisał artykuł o swoim bracie, w którym dzieli się swoimi przemyśleniami i teoriami, a także w bardzo interesujący sposób kończy swoje rozważania, bo mówi tak. Gdyby tylko te odłamane kości mogły mówić, jak myślicie, co by nam powiedziały? Założę się, że coś takiego. Zgodziłem się na podwózkę przez tego dziwnego gościa, który ukradł mój sprzęt fotograficzny, pieniądze, a potem strzelił mi w głowę. Potem w słoneczny dzień pośrodku zimy
porzucił moje ciało w najodleglejszych częściach jeziora kraterowego. Ściągnął mi buty i koszulę, położył mnie na pniu i odszedł, myśląc, że do wiosny zwierzęta zrobią resztę roboty i zniszczą dowody. No i hej, chyba mu się udało, bo gliny orzekły, że zmarłem śmiercią naturalną. Mój ojciec jednak tego nie kupuje. Rzeczywiście rodzina Charlesa nie wierzy w to, że tu się nie wydarzyło nic, co by miało znamiona przestępstwa. Jego brat ujawnił taką informację, że ponoć sprzedawca w lokalnym sklepie w tamtej okolicy pamiętał Charlesa, który zjawił się w tym sklepie, by kupić igłę i nitkę, bo rozdarła mu się kurtka i według sprzedawcy wyglądał na wyraźnie zdenerwowanego. Jedna z teorii mówi o tym, że Charles został albo przez kogoś zaatakowany, albo zanim doszło do ataku, to po prostu ktoś zaproponował mu pomoc, na przykład podwiezienie, i dopiero wtedy doszło do ataku. To by tłumaczyło brak jego dość drogiego zresztą sprzętu fotograficznego i gotówki. Ta osoba mogła potem zaciągnąć ciało w takie właśnie odległe obszary parku i je porzucić, ściągnąć kurtkę i buty i zostawić jego ciało na tym pniu, tak jakby aranżując właśnie jego zwłoki na wzór śmierci przez zamarznięcie, a potem mieć nadzieję, że do czasu, aż nadejdzie wiosna, lato, zwierzęta dokończą sprawę za niego i będą po prostu żerować na zwłokach, przez co pozbędą się dowodów. I taką też teorię lansuje rodzina. Musiał to być zresztą też ktoś, kto bardzo dobrze znał te tereny, żeby wiedzieć, gdzie wywieźć, kiedy wywieźć i jak to zrobić. Natomiast rzeczywiście brakujące ubrania, buty i lokalizacja to takie dwa największe znaki zapytania w tej sprawie, podobnie jak rzeczywista przyczyna śmierci. Ja nie mam na tyle informacji, żeby stwierdzić, czy to rzeczywiście było przestępstwo, bo naprawdę ciężko znaleźć coś więcej na temat tej sprawy poza takimi ogólnikami. Ale bez żadnych wątpliwości stwierdzam, że na pewno chodzi tu o więcej niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Co ciekawe, wszystkie dokumenty na temat tej sprawy będące w posiadaniu National Park Service, czyli tej organizacji czuwającej nad wszystkimi parkami narodowymi USA, zostały rzekomo zagubione na skutek jakiejś czystki wiele lat temu. Teraz pytanie, czy one rzeczywiście tak sobie zniknęły, czy może to była przykrywka, by zastopować bardzo negatywny PR, jaki zaczął otaczać park, zresztą nie pierwszy już raz. Myślę, że problemem szczególnie zaginięć w takich miejscach jest to, że wiele osób nie traktuje ich poważnie. To znaczy inaczej, nie przypisują ich niczemu niespotykanemu, innemu niż po prostu działanie natury. I po części trudno się z tym nie zgodzić, bo jednak parki narodowe czy lasy narodowe to ogromne obszary, często odwiedzane przez osoby niedoświadczone, które padają ofiarami nieszczęśliwych wypadków lub pogody. Tak jednak z pewnością nie było w przypadku bohaterów następnej sprawy. Cofnijmy się teraz o 23 lata, do lipca 1952 roku. Młody chłopak trafia na ciała dwóch mężczyzn w sile wieku. Od razu wyraźnie dało się zauważyć, jaka była przyczyna śmierci. Obaj mężczyźni zostali postrzeleni w głowę w takim ala egzekucyjnym stylu, czyli pewnie ślad po kuli znajdował się gdzieś z tyłu głowy w okolicach potylicy. W ustach oboje mieli kneble zrobione z krawatów, które, jak się później okazało, też należały do nich. Ręce były związane z tyłu, nie mieli na sobie butów. Nie było też zegarków i pieniędzy, prawdopodobnie zostały skradzione. Mężczyźni zidentyfikowani zostali jako Albert Jones i Charles Culhane. Mamy więc kolejnego Charlesa i byli wysoko postawionymi pracownikami United Motor Service, firmy będącej spółką córką koncernu General Motors. Albert, zwany Alem, był menedżerem regionalnym, a Charles właśnie otrzymał awans i był teraz krajowym menedżerem sprzedaży. Oboje mieszkali na co dzień w Detroit, w stanie Michigan, i w okolicy byli
zawodowo. Robili interesy, że tak to kolokwialnie ujmę, z niejakim Frankiem Eberleinem, lokalnym biznesmenem, którego firma sprzedawała części samochodowe dla właśnie firmy Ala i Charlesa. Dwóch panów zatrzymało się w hotelu, to też raczej zostali na noc i z samego rana stawili się w siedzibie firmy. Około godziny 11 było już po wszystkim, co pewnie wynikało z tego, że była to wieloletnia współpraca i panowie świetnie się znali. Nie mieli jednak wracać prosto do domu. Po południu bowiem Frank Eberlein zaprosił Culhane'a i Jonesa na ryby. W tym wypadzie mieli wziąć udział także Jack Vaughn, jego menedżer sprzedaży i 13-letni wówczas syn Franka, Alan. Około godziny 13:05, czyli dwie godziny później, system zarejestrował samochód dwóch mężczyzn w południowej części parku. Jesteśmy daleko od ery monitoringu i nie wiem, co w tym czasie pozwalało ustalać takie informacje, przyznam się szczerze. Jeśli ktoś wie, to podzielcie się, ja się chętnie dowiem. No i ani Albert, ani Charles nie stawili się na umówione spotkanie. Frank, Jack i Alan zaczęli ich szukać i po dwóch godzinach około odnaleźli należący do nich samochód. Był to Pontiac z 1951 roku, czyli wtedy nowiutkie auto, bo przypominam, że był to rok 52, z kluczykami w stacyjce. Postanowili poczekać sobie obok samochodu. Założyli, że mężczyźni po prostu poszli pozwiedzać jakąś tam najbliższą okolicę. Ten kluczyk w stacyjce pewnie też nikogo szczególnie nie zdziwił, bo stawiam, że była to jedna z tych okolic, w których ludzie, wiecie, nie zamykali domów, bo osiedla były bardzo spokojne i społeczność miała do siebie zaufanie. Tutaj akurat jesteśmy w naturze, no ale być może to działało na podobnej zasadzie. Kiedy po 45 minutach czekania biznesmenów nadal nie było, Frank i Jack postanowili poszukać ich w bezpośredniej okolicy, zostawiając syna Franka w otwartym samochodzie. Chłopiec, a dziś już starszy pan, wspomina, że w przednim lusterku zobaczył inny samochód, który odjechał tak szybko, że czasem wydawało mu się, że całość po prostu mu się przewidziała. Ale też zbytnio się na tym wówczas nie skupił. Dopiero teraz, po latach, myśli sobie, że być może widział auto sprawców z nimi w środku. Po bezowocnych poszukiwaniach Frank Eberlein postanowił zawiadomić szefa Rangersów, niejakiego Lou Halocka. Wybaczcie, że mówię Rangersów, ale jakoś tak brzmi to dla mnie bardziej zawadiacko niż strażnik leśny i kojarzy mi się też z Power Rangers, których namiętnie oglądałam jako dziecko. I on to zgłoszenie oczywiście przyjął, rozpoczęły się poszukiwania, natomiast kiedy po 24 godzinach nadal nie mieli żadnych informacji, powiedział otwarcie, że podejrzewa niestety popełnienie przestępstwa, nieszczęśliwy wypadek lub zgubienie się gdzieś na terenie parku, co nie było trudno. Jak się okazało, miał rację. Teraz co do tego, kto znalazł zwłoki, to są dwie wersje. Pierwsza to ta przedstawiona wyżej, a druga, że to właśnie Frank i Jack znaleźli swoich znajomych od interesów. To tak, wiem, to tak brzmi oschle w pewnym sensie, partnerzy biznesowi, natomiast Alan Eberlein, syn właśnie tego właściciela lokalnego biznesu Franka, wspominał po latach, że to zdarzenie bardzo mocno odcisnęło piętno na psychice jego ojca, który jednak z obydwoma mężczyznami, a szczególnie z Alem Jonesem, nawiązał w ciągu iluś tam lat bardzo silną więź. Dwójki biznesmenów szukali funkcjonariusze, pracownicy parku i okolicy. No i ponoć właśnie tutaj powrót do tych wersji, znalazł ich 17-latek i na miejsce dość szybko zlecieli się po prostu wszyscy. Ktoś chciał robić zdjęcia i je wysyłać do gazety. Niektórzy krzyczeli, inni po prostu zamierali w szoku. Część została na miejscu do przyjazdu koronera i myślała, czy to my teraz będziemy następni. W tamtych czasach, czyli w latach 50. ubiegłego wieku, ta sprawa była naprawdę duża, bo poszukiwania sprawców odbywały się na masową, ogólnokrajową skalę, a
poszukiwania na całe Stany Zjednoczone. To prawie tak, jak gdyby Europol był zaangażowany w jakąś sprawę na naszym kontynencie. Po 2 godzinach od odkrycia ciał sprawą zajęło się FBI, bo w tamtych czasach ci strażnicy w parkach pełnili taką funkcję, można powiedzieć, porządkową. Dopiero w końcówce lat 70. nastąpił spory zwrot i przyczyniła się do tego sprawa zabójstwa właśnie jednego ze strażników w parku w Kalifornii. Po tej sprawie postanowiono, że strażnicy mają być mianowani na stróżów prawa, także zakres ich odpowiedzialności, obowiązków, ale i władzy się powiększył. Ale jesteśmy ponad 20 lat wcześniej i na miejsce przyjeżdża FBI. Miejsce zbrodni nie jest zbyt dobrze zachowane i na dobrą sprawę nic tam nie ma. Zeznania osób, które znalazły ciała, różnią się od tych, co znajduje się w policyjnych raportach, na przykład jeśli chodzi o pozycję, w jakiej znaleziono ciała. Sprawdzono samochód, ale nie było ani odcisków, ani w zasadzie żadnych innych śladów mogących pomóc zbliżyć się do rozwiązania tej zagadki. Znaleziono tylko łuski od nabojów i to w zasadzie tyle. Takie rzeczywiście intensywne poszukiwania trwały przez następne 3 lata, kiedy dosłownie przeczesywano różne części kraju i podążano za różnymi wątkami. Już kilka tygodni po odnalezieniu ciał zatrzymano 2 młodych mężczyzn w stanie Kalifornia. Mieli przy sobie pistolet o takim samym kalibrze jak pociski, z których zabito Culhane'a i Jonesa. Jest tylko tyle informacji, ale stawiam, że musiało tam być coś więcej, żeby ich w ogóle podejrzewać. Niemniej jednak zostali ostatecznie wykluczeni. Podejrzewano też niejakiego George'a Duncana, który 5 dni po znalezieniu ciał zamordował funkcjonariusza policji stanowej, natomiast jego oczyściły zeznania świadków, które umieszczały go gdzieś tam daleko od miejsca zbrodni. Najpopularniejsza teoria w tej sprawie dotyczy tak zwanego Mountain Murder Gang, czyli takiego górskiego gangu morderców, tak bym to dosłownie przetłumaczyła. Była to grupa, na czele której stali niejacy Jack Santo i Emmett Perkins. Złą sławę zyskali sobie właśnie na przełomie lat 40. i 50. Wierzono, że wiele włamań, kradzieży i morderstw na terenie zachodnich Stanów Zjednoczonych to była ich sprawka właśnie. Tylko kilka z tego udało im się udowodnić i ostatecznie obaj liderzy zostali skazani na śmierć i straceni w 1955 roku. FBI ponoć dość długo pracowało nad tym, by przyznali się do zabójstwa Jonesa i Culhane'a przed egzekucją, natomiast to się nie udało. Podejrzewam też, że jakoś bardzo ich pewnie nie przyciskali, no bo w końcu zostali złapani i tak czy tak mieli zostać straceni. I o ile dla służb to nie ma aż takiego znaczenia, to o tyle dla rodzin Mai to całkiem spore, bo naprawdę trudno się żyje z myślą, że ktoś mógł zabrać do grobu informacje, które tobie spędzają sen z powiek. Niejaka Alice Sims od lat próbuje na różne sposoby rozwikłać zagadkę tej sprawy i to z bardzo szczególnego powodu. Jest bowiem wnuczką zamordowanego Ala Jonesa. Jak mówiła, jej matka bardzo przeżyła śmierć swojego ojca i w zasadzie nigdy nie mogła się do końca otrząsnąć z tej tragedii. I tak próba znalezienia odpowiedzi była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Kobieta jest przekonana, że ze śmiercią jej dziadka i jego przyjaciela mieli coś wspólnego poplecznicy gangu Jacka Santo. Choć jej matka i wiele osób uważało, że były to porachunki mafijne i że 2 biznesmenów zlikwidował płatny zabójca. Natomiast Alice uważa, że fakt ukrycia ciał w pewnym sensie, bo jednak nie znaleziono ich w jakimś super oczywistym miejscu na głównym szlaku, bo to było tak trochę głębiej w lesie, oraz to, że gotówka została skradziona, no jednak nie pasują do profilu płatnego zabójcy. Natomiast co o sprawie myśli Alan Eberlein, który jest jedynym żyjącym świadkiem tamtych wydarzeń? Alan podziela zdanie swojego ojca w tej sprawie i opowiada o teorii George'a Browna. Ów George był lokalnym mechanikiem, który pracował na jakiejś budowie, też w tej okolicy.
Na tej samej budowie pracował syn właściciela firmy, tej firmy budowlanej jakby, który tak najdelikatniej mówiąc nie potrafił zarządzać pieniędzmi i po prostu wydawał wszystko, co zarobił w zastraszającym tempie. Rankiem 21 lipca, czyli w dzień odnalezienia ciał, pojawił się po wypłatę. Swoją drogą to śmieszne, bo to były te czasy, kiedy każdy musiał się osobiście stawiać po wypłatę, pracując w takiej właśnie branży, chociaż to pewnie do dzisiaj gdzieś tam funkcjonuje. No i George Brown zwrócił uwagę na to, że nagle ten syn właściciela, który zazwyczaj jest bez grosza przy duszy i po prostu się i zaciąga długi, bo wydaje więcej niż może zarobić, nagle miał sporo gotówki niewiadomego pochodzenia oraz nowy zegarek. Przypominam, że to była jedna z tych rzeczy, które skradziono biznesmenom. Zgłosił się oczywiście do służb ze swoimi obserwacjami, ten George Brown, ale nie został jakoś szczególnie poważnie potraktowany. Mężczyzna, z którym pracował ten syn, nagle zniknął i nikt go nigdy więcej nie widział i się o niego nie pytał. Alice i Alan, którzy są dwójką starszych ludzi dzisiaj, martwią się, że są w zasadzie właśnie jedynymi żyjącymi osobami, które ta sprawa interesuje i że wraz z nimi to umrze. Ale niektórzy uważają, że to przecież tajemnica jest tym, co sprawia, że ludzie podążają za tymi sprawami. Sprawcy do dziś nie zostali zidentyfikowani przez FBI. Jest natomiast ktoś, kto upiera się przy tym, że gdyby FBI potraktowało go poważnie, to wówczas sprawę udałoby się rozwiązać. Tą osobą jest 24-letni wówczas w momencie rozgrywania się tych wydarzeń kierowca pracujący właśnie w obszarze tego parku narodowego, niejaki Lincoln Lynch, który uważa, że został kolokwialnie mówiąc olany przez służby podczas próby przekazania im swoich informacji jako naocznego świadka. Lincoln twierdzi, że FBI uznało, że on się wymądrza i po prostu nigdy nawet nie podjęli tropu. Mężczyzna jest teraz emerytowanym księgowym mieszkającym w Portland. Dziennikarzom, którym udało się do niego dotrzeć, powiedział, że jest mu bardzo szkoda tych dwóch mężczyzn i tego, że sprawiedliwości nigdy nie stało się zadość, że pomimo całego czasu, który upłynął, wciąż ma takie poczucie, że sprawy mogły po prostu potoczyć się inaczej. Lincoln wspomina, że 19 lipca dowoził do chaty, podejrzewam, że chodzi o jakiś taki może domek ala letniskowy w tym parku, że dowoził tam jedzenie w puszkach i po drodze widział dwóch elegancko ubranych mężczyzn, takie białe kołnierzyki, idących w głąb lasu za dwoma mężczyznami w roboczych ubraniach. Kiedy zbliżał się do chaty, usłyszał ponoć huk, który powtórzył się dwukrotnie i który przypominał mu dźwięk wydawany przez wystrzeloną petardę. Twierdzi, że później tego samego dnia śledzili i nękali go dwaj dziwnie wyglądający faceci i sądzi, że to właśnie oni są zabójcami. Nie do końca wiem, co miał na myśli przez nękanie, tak trochę sobie myślę, że skoro go śledzili i nękali, to znaczy, że po prostu wiedzieli, że on coś wie i raczej tak łatwo to by chyba mu nie odpuścili, gdyby to rzeczywiście byli zabójcy. Podał natomiast dość dokładny rysopis jednego z mężczyzn, który miał się bardzo wyróżniać, bo nosił jakiś charakterystyczny pasek od spodni. Miał na prawym przedramieniu tatuaż przedstawiający kobietę w bikini i nie miał jednego palca u ręki. Co ciekawe, Lincoln, który to właśnie przedstawił taką wersję wydarzeń, sam nie ma jednego palca. I gdzieś też czytałam, że jakby jego zeznanie, jego jakaś tam wersja wydarzeń została zdyskredytowana, biorąc pod uwagę, gdzie znaleziono ciała, że porównując to do położenia tej chaty, do której on jechał, że ponoć nie miałby szansy tak głośno i wyraźnie usłyszeć wystrzałów, ale może rzeczywiście coś w tym jest. Do tajemniczego zdarzenia doszło też dwa dni po morderstwach. Mężczyzna, który przedstawił się jako J.D. Harney i podał swój adres, zadzwonił z budki telefonicznej w Medford i poprosił operatorkę o połączenie go z warsztatem samochodowym Fort Klamath, małym miasteczku koło jeziora kraterowego.
Chyba jeszcze nie wspominałam, że w tej właśnie miejscowości miała siedzibę właśnie firma Franka Eberleina, tego, do którego zamordowani mężczyźni przyjechali. A no i to Medford też było dość mocno oddalone od całego tego obszaru, bo tam było około jakieś 100-120 kilometrów. I operatorka zeznawała potem FBI, że mężczyzna, z którym rozmawiała, brzmiał tak, jak gdyby chciał jej odciąć głowę, bo aż do 13:45 nie była w stanie go połączyć, a zadzwonił o 13:15, więc czekał pół godziny. Wyobrażacie to sobie w ogóle teraz czekać na linii pół godziny na połączenie? No ale w końcu mu się udało. I rozmawiał z niejaką Myrtle Weimer, żoną właściciela warsztatu, i powiedział jej, że jego przyjaciel, mężczyzna o nazwisku Jones, jest w szpitalu i on bardzo prosi, żeby któryś z pracowników odebrał jego samochód, który znajduje się na południowym krańcu parku Jeziora Kraterowego z kluczykami w stacyjce, i żeby ten samochód przechował, zaopiekował się nim do czasu, aż jego przyjaciel wydobrzeje. Mam nadzieję, że już połączyliście, że to jest dokładnie ten sam samochód, który opisywał ten samochód, który właśnie znaleźli Jack, Frank i Alan na samym początku, kiedy szukali dwóch biznesmenów. Jako że ta kobieta, żona właściciela, była stamtąd, to od razu zadzwoniła na policję, bo sprawa była bardzo głośna, natomiast czasy były takie, że niewiele udało się w związku z tym odkryć. Badano odciski na słuchawce, na budce, na monetach rzucanych do automatu, ale żadnej zgodności z bazą nie było. Alice Sims, o której już wspominałam, tak naprawdę nigdy pewnie nie zajęłaby się tą sprawą, gdyby nie to, że po śmierci matki znalazła jej nigdy nie wysłane listy, których tam kilka było. I w tych listach kobieta twierdziła, że wie, kto zabił jej ojca, i to są dość takie długie listy. Niestety nie można się tego dowiedzieć z treści listu. Ten sekret zabrała ze sobą prawdopodobnie do grobu. No i tutaj mogłabym już w zasadzie zakończyć, ale jest jeszcze pewien aspekt, na którym chciałabym się dosłownie na chwilę skupić, a który jest szalenie interesujący, bo jest mieszanką historii, wierzeń i podań ludowych, ale też jakiegoś mistycyzmu. Tereny Jeziora Kraterowego zamieszkiwał i w zasadzie zamieszkuje od wielu, wielu lat lud Klamath, czy też lud Klamatów. Są to Indianie i rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej, tych właśnie obszarów. Zresztą Jezioro Kraterowe i jego okolice znajdują się właśnie w hrabstwie Klamath, które nazwano tak na cześć pierwszych znanych nam mieszkańców tych obszarów. I ten lud uważał Jezioro Kraterowe za święte, ponieważ jezioro było tak jakby na rozstaju dróg, z których jedna prowadziła w stronę ducha powyżej, czyli tego u góry dobrego, nazywanego Skel, i ducha poniżej, tego z podziemi, nazywanego Lao, bardzo mrocznej postaci, najprościej mówiąc ich wersji diabła. Klamatowie wierzą, że Lao i Skel toczyli tu ze sobą wielkie walki i podczas jednej z nich duch z dołu wyrwał serce duchowi z góry, ten zaś odwdzięczył mu się rozerwaniem jego ciała na kawałki i porozrzucaniem go po jeziorze. Ciało miały zjeść żyjące w stawie stwory, ale został tam uwięziony duch, bo została głowa i tej głowy zwierzęta bały się ruszyć i się jej podporządkowały. Ponoć gdy statyczność tafli wody zostaje zaburzona, duch może się mścić i zsyłać burzę i deszcz. Kiedy się go rozzłości, przybiera zwierzęcą postać i porywa ludzi w odmęty jeziora. Dlatego też potomkowie rdzennych mieszkańców nie są wcale zdziwieni, że ten obszar jest wylęgarnią dziwnych zdarzeń, takich jak jakieś tam tajemnicze zaginięcia, morderstwa, zjawiska paranormalne. Lud Klamath ma i od zawsze miał do tego miejsca ogromny respekt z powodu
strachu. Natomiast inny rdzenny, okoliczny lud, znany Modok, tak bardzo bał się tego jeziora, że starali się go po prostu unikać za wszelką cenę. Uważali, że jest to epicentrum zła i że każdy, kto będzie wpatrywał się przez dłuższy czas w wody jeziora, będzie zgubiony i czeka go niechybna śmierć. Domyślam się, że nie do każdego to przemówi i że niektórzy mogą to uznać za taki element fantasy. Natomiast mnie bardzo takie tematy interesują i faktem jest, że w tym obszarze doszło do ogromnej ilości dziwnych i przerażających zdarzeń, dlatego myślę, że warto się temu przyjrzeć z wielu różnych stron. No i też właśnie wywodzi się gdzieś tam to z zwierzeń i z różnych podań tego plemienia i taka właśnie historia różnych ludów i plemion jest według mnie czymś naprawdę interesującym. Dobrze, kochani, to tyle na dziś. Postaram się wrzucić następny odcinek tak szybko, jak to się da. Już część materiałów i researchu mam zrobione. Dziękuję, że czekaliście. Jeszcze raz Was przepraszam i proszę, zostańcie w domach, bądźcie bezpieczni. Znajdźcie w końcu czas na robienie tego, co sprawia Wam prawdziwą radość. Do usłyszenia.